Nakładem poznańskiego wydawnictwa W Drodze od 2019 roku ukazuje się seria Katolicki komentarz do Pisma Świętego. Do tej pory wydano już Ewangelię według świętego Mateusza, Ewangelię według świętego Marka, Ewangelię według świętego Łukasza, Ewangelię według świętego Jana i Dzieje Apostolskie. Jak pisze wydawca, seria Katolicki komentarz do Pisma Świętego adresowana jest zarówno do duszpasterzy, jak i osób szukających pomocy w osobistej lekturze Nowego Testamentu. Tomy zostały opracowane przez teologów i biblistów łączących wiedzę z umiejętnością przystępnego przekazu, wychodząc od współczesnych badań biblijnych i tradycji. Seria pozwala zgłębiać Pismo Święte w kontekście życia codziennego i jego związków z liturgią oraz nauczaniem Kościoła. I tak na przykład czwarta część serii poświęcona jest Ewangelii świętego Jana, którą badacze datują na 90. rok naszej ery. Widzimy tu żydowski świat I wieku. Ewangelista, koncentrując się na Bogu, łączy literacki i dramaturgiczny talent z odkryciem wielkiej tajemnicy, pochodzącej z najgłębszego mistycznego poznania. Panowie, nie pamiętam w którym, ale w jednym z kryminałów Andrea Camilleriego opowiadającym o śledztwach sycylijskiego komisarza Montalbano jest taki wątek, że to jest erudyta, miłośnik literatury, znawca i w śledztwie on odkrywa, że jakimś kluczem może być wątek biblijny. I chociaż on jest i znawcą kuchni, literatury i w ogóle się na wszystkim, to nagle się okazuje, że w jego biblioteczce domowym nie ma Biblii. I komisarz Montalbano musi ją pożyczyć. No, tym jest oczywiście jakaś prowokacja pisarza, który, że tak powiem, za młodu komunizował, zawsze był lewicowy. Ale ja ją jednak, czytając to, odebrałem to jako formę takiej, tak bym powiedział, niesympatycznej transgresji. Bo jednak dla wszystkich, którzy podzielają to miłoszowe przekonanie, że Europa to jest zasięg łaciny kościelnej, taki obraz inteligenta, który nie ma Biblii, mówię o kulturze, nawet nie o religii. To jest jednak jakieś takie dziwactwo, jeszcze takie czymś takim w Polsce pachnącym sowieckim, mówiąc szczerze. I to jest interesujące, bo jednak jak to się czyta w Polsce, to jeszcze czujemy, że jesteśmy w kraju, w którym inteligent bez Biblii to jest oksymoron, prawda? Znaczy, że taka świadomość, że to nas wszystkich ukształtowało, jest fenomenalna. Dlatego my z radością przyjmujemy każde kolejne tłumaczenie, redakcje, w tym komentarze, no, takie jak te znakomite, pięcio już tomowe, pełna nazwa, to jest Katolicki komentarz do Pisma Świętego wydawnictwa W Drodze. No to banał, ale to trzeba powtórzyć w tym kontekście. Oczywiście komentarze do Biblii nadały ostateczny kształt kulturze duchowej zachodu. Nie sposób sobie zachodu i tej kultury zachodniej bez nich wyobrazić. Zbawcza nauka Jezusa Chrystusa przyjęła postać księgi, którą trzeba było zrozumieć, zinterpretować, skomentować. Zachód to jest zredagować w ogóle na początku, prawda? Zachód to jest kultura księgi. No i oczywiście także kanonu, bo to jest dokładnie to, o czym ty mówisz. Trzeba było stworzyć kanon, trzeba było odróżnić te teksty, które były uznane za kanoniczne i te, które uznano za apokryfy. I to jest ta historia literatury, historii i teologii zachodniej, które zresztą swoje bardzo taki, jeden z ważniejszych chyba ośrodków miał właśnie w Aleksandrii. To jeszcze w czasach przed chrześcijańskich i później chrześcijańskich, to było centrum. I jedna może jeszcze rzecz, bo potem jest śmiesznie obserwować, jak oświecenie próbuje, odrzucając chrześcijaństwo, stworzyć własną kulturę zachodu księgi i nagle wychodzi, że tą księgą jest co? Encyklopedia, czyli zupełnie już coś innego niż właśnie to, co można poprzez te komentarze zobaczyć. Ale bo to jest tak, że dla człowieka religijnego całość wiedzy na temat wszystkiego zawiera się w Biblii, a dla człowieka nauki i racjonalizmu w encyklopedii. Wszystko co ważne. Wszystko co ważne. Ale z drugiej strony też jest taki sposób sięgania po tłumaczenie sensu tego, co możemy przeczytać w Ewangelii, który nie zakłada znajomości historii pogłębionej, bo te komentarze zakładają pewien poziom uczoności. Ale jest też inny rodzaj
sięgania w głąb sensu zawartego w Biblii dostępny dla każdego inteligenta. To jest, i to jest coś, co ja bardzo lubię, bo ja jestem mniej wykształcony w tych sprawach niż ty, to ja się od razu przyznam. Nie przecenię. W każdym razie chciałem tutaj powiedzieć o roli tłumaczeń, czyli o literackim podejściu do tego tekstu oraz o malarstwie. Tłumaczenia to jest... W historii polskiej kultury w zasadzie każdy wielki poeta próbował się zmierzyć z tymi tekstami. I to jest, nie wiem, tłumaczenia Kochanowskiego, Wujka, ale i współczesne, Miłosza czy Brandstettera. Swoją drogą, no, ktoś kiedyś nawet powiedział, że się polska literatura zamyka między psałterzem Dawidów Kochanowskiego a Miłoszowym. Dzisiaj by trzeba było... Chociaż ja muszę powiedzieć, że najbardziej lubię tłumaczenia Brandstettera. Nie wiem, jego Kohelet na przykład to jest absolutne arcydzieło, albo Pieśń nad pieśniami. A z drugiej strony malarstwo, które też jest swego rodzaju komentarzem do Pisma Świętego. I nie wiem, Bruegla, Wieża Babel albo Caravaggio, jakieś obrazy, które opisują Nowy Testament. No to najlepiej widać, ile traci biedny komisarz Montalbano. Bardzo polecam ten przystępny komentarz do Ewangelii Dziejów Apostolskich. Bardzo dziękujemy zasłużonemu wydawnictwu Dominikanów w drodze i namawiamy wszystkich do tej książki. Przyda się nie tylko pobożnym katolikom, ale i ludziom kulturalnym. A teraz już bardzo dziękuję i zapraszam za tydzień o tej samej porze.